Jest taki pomysł, żeby Amerykanie, ponieważ zamykają się, jednak musieli pójść do jakiejś ambasady, dostać wizę do Europy. To jest koncepcja dobra. Przekonany no pęk jesteś? Pękam, pękam ze śmiechu, bo to Ameryka nawet tego nie zauważyła. Jakaś osa latająca koło tyłka. No jak usiądzie i urządzi, to się zastanowimy, ale na razie lata i brzęczy. Unia Europejska nie lubi Trumpa. W ogóle nie pyta Europejczyków o to, czy oni lubią Trumpa, bo przecież, jak mówiliśmy wcześniej, władza w Europie zarządza obywatelami, a w Ameryce obywatele zarządzają władzą, nie? Odwrotna koncepcja. Więc władza w Europie zarządziła w imieniu wszystkich swoich europejskich obywateli, że dla Amerykanów wprowadzimy wizy, bo nam się Trump nie podoba. Ameryka tego nawet nie zauważyła. Europa straci na ruchu turystycznym, bo jak Amerykanin będzie musiał zdobyć wizę do Paryża, żeby zobaczyć wieżę Eiffla, to se pomyśli tak, kurde, baraz polecimy żono kochana w tym roku obejrzeć piramidy w Meksyku. Bliżej, taniej, klimat lepszy, nie wysadzą nas w powietrze dżihadyści i w dodatku, no wizy nie trzeba, wszystko lepsze jest. To pojedziemy piramidy oglądać, a nie wieżę Eiffla. Ruch turystyczny w Europie spadnie po tym, jak Europa wprowadziła wizy dla Amerykanów. Jeszcze I nie wprowadziła. Może, może, ale taki... I... I Amerykanie na zasadzie automatów prowadzą wizy dla Europejczyków. Czyli kto przegra na tej transakcji? Na, pe Amerykanie... na, pewno, na pewno nie my, bo my i tak mamy wizy do Ameryki. No poza Tobą oczywiście, ale my, obywatele Rzeczpospolitej, musimy starać się o wizy amerykańskie. Tak, bo nikt tego nie załatwił. I PIS trzeba, naprawdę PiS trzeba życzliwie krytykować. Teraz jest PiS przy władzy. No nie ma niestety nikogo lepszego. Ja bym się przesunął 200 mil w prawo, gdyby była oferta na palecie. Nie ma. PIS, czyli lewicowa socjalistyczna partia, jest najbardziej na prawo i dalej już nie ma nic w Polsce do dyspozycji. W związku z tym PIS trzeba wspierać, bo nic lepszego do dyspozycji nie mamy. Czyli trzeba PIS krytykować, bo na tym wsparcie polega. Trzeba ich popychać w odpowiednią stronę. Sprawa WIS jest do załatwienia dekretem prezydenckim. Jest do załatwienia. Tymczasowo można by znieść wizy dla Polaków dekretem prezydenckim Trumpa. Tymczasowo. Potem musiałby to zatwierdzić kongres, ale tymczasowo można by to załatwić. Jest wielu w kongresie amerykańskim posłów takich, którzy opóźnialiby głosowanie w kongresie, czyli żeby jak najdłużej obowiązywał dekret Trumpa. No, bo oni mają wyborców Polaków i mrugaliby na no nas oczkiem i powiedzieli: Dobra, Trump zarządził, kongres się na razie nie wtrąca, przesuwamy legislację, za, rozpatrzymy tę sprawę za, za dwa lata. I w tym czasie Polacy mogliby udowodnić statystycznie, że nie pojawia się fala nagle imigracji nie, nielegalnej do Ameryki. No bo jak bez wizy mogę pojechać, to natychmiast jadę i się osiedlam w Chicago. Głównie o to chodzi, żeby nie było fali robotników niewykwalifikowanych, którzy nie znają języka i zajadą Amerykę. Czesi sobie załatwili bezwizowy ruch. Polska też mogłaby sobie załatwić, tylko nikt tego nie załatwia. No może byś załatwił. No ja może bym załatwił, ale ja nie mam żadnej władzy, się nie biorę kandydować na nic. Ale bez władzy po prostu byś załatwił. No Pomogłeś Trumpowi, dzięki tobie został prezydentem, to byś tak. załatwił nam, byś nam załatwił no ruch tak. bezwizowy. Na różne sposoby pomagałem całym sercem, no modliłem się też codziennie o to, żeby on wygrał a nie aborcjonistka Hillary Clinton, ale yy, no, tr trzeba mieć jakieś klucze. No co, musiałbym być mianowany, nie wiem, ambasadorem w Stanach Zjednoczonych nie nadaje się na to raczej, bo krawata nie noszę. Nie chciałbym zmieniać też swojego życia w taki sposób. Nie mam chyba do tego temperamentu, ale jakbym musiał, to, to pewnie bym przynajmniej ale podjął działania, jeden, w tym jeden talent masz, masz taki precyzyjny, dyplomatyczny język, który by na pewno wszystkich ucieszył, zawodowych dyplomatów. Jak poczytasz tweety Trumpa, to ja mam rzeczywiście bardzo podobny do niego język, on do mnie. E, więc jak już bym doszedł do owalnego gabinetu rozmawia, rozmawiać o wizach i Trump by mi powiedział, proszę pana, ma pan dwie minuty, bo ja mam tylko dwie minuty, to ja bym mu w dwie minuty przedstawił przekonującą ofertę. A co byś powiedział? No to co przed chwilą powiedziałem tobie, no to tylko halo, przepraszam, co byś powiedział? Ja bym się wcześniej przygotował i trenował przed lustrem. Tak jak kiedy robiłem w WC Kwadrans 15-minutowy program i tam było 5 minut przeglądu prasy. Ja to ćwiczyłem przez cały jeden dzień, kiedy już było napisane i gotowe. Ćwiczyłem przed lustrem w kiblu. Wszystkie obroty do kamery, żeby potem wejść do studia i nagrać, żeby było błyskotliwe. W związku z tym, jakbym szedł do gabinetu owalnego załatwić sprawę wiz dla Polski, to bym... Półtorej minuty wersję ćwiczył, dwuminutową wersję ćwiczył, czterominutową wersję ćwiczył i dziesięciominutową wersję też bym ćwiczył, aż bym miał wykute na blachę. I potem bym odpalił taśmę w gabinecie owalnym. Jak się ma dobrze przygotowane różne warianty i cztery taśmy, to wtedy jest miejsce też na fantazję. Gdyby się okazało, że Donald Trump, prezydent, dowcip jakiś rzucił w trakcie, kiedy ja przesuwam moją taśmę. To ja bym miał miejsce w głowie na błyskotliwe odpowiedzenie na jego dowcząt. Ale takie niewyćwiczone, tak, nie, 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 nie czy też wyćwiczone? Nie, nie, to dowcip wtedy nie niewyćwiczony by był. Yy, bo mam miejsce w mózgu na to. Nie skupiam się tylko na tym dziele, bo dzieło, dzieło mam wykute na blachę. Więc nie umiem Ci tak spod palca teraz opowiedzieć, co bym mu powiedział i jak. Ja byś, a ja myślałem, ja, 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 że. mi postawisz takie zadanie, załatwimy ci dwie minuty w gabinecie owalnym z Trumpem w sprawie wiz. On musi wcześniej wiedzieć, że ja przychodzę w sprawie wiz, to ja pójdę i zrobię wszystko, co w mojej ludzkiej mocy, żeby załatwić. A wcześniej pójdę do katedry jeszcze i się pomodlę przed Najświętszym sakramentem o Ducha Świętego dla nas obu w tej rozmowie. I żeby dobro zwyciężyło, bo może, bo może uwaga, może ruch bezwizowy dla Polaków. Wcale nie byłby dobry. No, wszyscy by, za, by przyjechali do ciebie do Arizony. Nie, nie wiemy tego w ogólniejszym sensie. Nam po ludzku się wydaje, że fajnie by było jeździć bez wiz, ale może Pan Bóg widzi z góry i stwierdziłby i co? I kolejna fala, kolejne 500 tysięcy czy milion najlepszych ludzi. Pierwsi wyjechali do Londynu, zajęli różne pozycje, teraz się otworzyła Ameryka i kolejny milion z Polski odpłynie. I Pan Bóg z góry patrząc mówi, to nie jest dobre dla Polski, w związku z tym lepiej, że te wizy są i że tej fali nie ma, bo Polska wtedy opustoszeje i zniknie z mapy, bo już nikt nie zostanie w domu. I gdyby, gdybyś miał takie natchnienie, i byś poszedł w sprawie wiz i powiedział: Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to, że Polacy wszyscy mają wizy. Nie, 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 przepraszam. Nadal Mieskowroński wynajął, czy tam władza polska, do załatwienia tej sprawy i oni mnie wysłali do Białego Domu. I Trump z tego tytułu się ze mną umówił. W związku z tym ja bym po ludzku walczył dalej w najlepszej wierze o te wizy, ale zostawiłbym Panu Bogu rozwiązanie tej sprawy ostateczne. Czyli na przykład, Panie Boże, jak uważasz, że to jest niedobre, ja się staram, ale niech mi się język zaplącze. Ja bym walczył, ja bym walczył do ostatniego tchnienia tej, tych dwóch minut. Walczyłbym, proszę pana, natomiast co potem, to, to nie wiem.